Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ryowit, witam was w kolejnym nagraniu, gdzie chciałbym się podzielić z wami moją refleksją na temat tego, kogo tak naprawdę się obawiałem, a kogo olewałem. Taką refleksję miałem już z 8 lat temu. No, kiedy miałem. Nie no, nie z 8 lat. Tak, z 8 lat temu. Au, jak ten czas leci. Okej, to 8 lat temu. Około. No, kiedy byłem młodszy. O wiele. Nastolatek. I zastanawiałem się nad tym, kogo jedynie należy się obawiać. I doszedłem do wniosku, że nie należy obawiać się. Nie ma co się obawiać rządu, tylko należy się obawiać idiotów, którzy są za tym rządem, bo z ludźmi, z którymi masz do czynienia, z którymi możesz mieć do czynienia, omijasz ich, to takich ludzi należy się obawiać. Bo gdyby tych baranów nie było, którzy pompują ten pseudorząd, to by oni nie mieli siły sprawczej. By się to skończyło szybko. I patrzcie, jaki ja normalnie. Aryjski Polak tutaj, lechicki, z mózgiem, którego używałem. Bo niestety przez właśnie tą głupotę Polaków został zatracony. Jednak można się zatracić i to bardzo. Przez głupie barany, nawet w rodzinie. Mongoły. I mówię wam, tak naprawdę stwierdzam fakt. Nie należy się obawiać rządu. Tylko tych, którzy idą jak takie owieczki za nimi. Tych się należy obawiać. Tych agresywnych głąbów, którzy pójdą za tym rządem, będą to szkodzić po prostu. Szkodzić w swój głupi sposób. Tak było przez wiele lat. Ludzie nie mają logicznego myślenia, nie myślą samodzielnie. Po prostu nie wiedzą wielu rzeczy. Żyją jak debile. Większość ma jakieś hormony żeńskie w sobie. To są takie pipki, to tak zwani mężczyźni są, którzy tylko piszą. I tak mają mniejsze jaja niż kobiety dzisiaj. Swoim podejściem. Bo gdyby, no, jedzenie też zrobiło swoje, uważam. Oglądałem filmiki dużo z Marcinem Bostowskim. Powiedział, to jest prawda, że jedzenie zniewieściło też w sposób ogłupia. To jedzenie, tyle chemii w nim jest. Powinno się patrzeć naprawdę na co się je, bo to jednak ma wpływ na myślenie, na to kim jesteś. W ogóle inaczej byś się funkcjonował. Patrz, w ogóle inaczej byś funkcjonował, gdybyś jadł zdrowe jedzenie, prawdziwe. Inaczej byś funkcjonował, jeżeli byś jadł chemię codziennie i byś zobaczył, jak to by wpłynęło na ciebie, tą różnicą? Ja uważam, że to jest obrót bardzo duży. W drugą stronę. To tyle, po prostu chciałem się z wami podzielić moimi mądrymi spostrzeżeniami, kiedy byłem nastolatkiem. Zawsze uważałem, że trzeba być indywidualistą w tym kraju, bo większość to idioci. I to jest smutne. I miałem prawdę. Patrzcie, w 2013 roku myślałem tak i tak jest. I posłuchajcie jeszcze tego. Historia się powtarza. Powtarza się to, co się działo w 2013 roku, 2012. Mamy szansę odwrócić bieg historii tego, co się dzieje dzisiaj na planecie Ziemia. Tej głupoty, która jest, tych sił mrocznych, które rządzą światem. Jest szansa.
Aż to się powtarza to, co było w 2012 roku w grudniu, kiedy znikły te umowy złych nad rządzeniem światem. To się zmienia. Już pełnoprawnie. Ale no teraz można mieć wyrąbane, ale mówię wam. Osoby, które należy się najbardziej obawiać, to są głąby, które idą za tym rządem, a wystarczyłoby 10 tysięcy prawdziwych mężczyzn, takich husarzy, co byli kiedyś, albo dawnych lechitów, i by się to skończyło, kurde, w 2 dni. Wystarczyło, że poszło kilku zadawać pytania. Widzieliście chyba tam akcję. I ten tak zwany Polak od zdrowia czy przez... Nie wiem w ogóle co jest z nimi nie tak. Wystarczyły tylko pytania, a jakby naprawdę wyszło prawdziwe działania i ruszyliby Polacy, takich prawdziwych lechitów, się to skończyło szybko. Na dzisiaj to mamy. Ludzi, którym zaskoczyło jedzenie, którzy są od urodzenia głupi. Którymi jest coś nie tak. Popierają niewolnicy systemu. Nie myślą samodzielnie. Wysłuchują tego. Są bardzo posłuszni temu, co chce zrobić Bill Gates, czyli już rozumiecie, o czym mówię. Tak jest na dzień dzisiejszy teraz. Teraz. Na tej linii, którą mamy. Ale oni nie wiedzą, że siły zaupadają i upadają od góry. Piramida najwyższa, czubek się zawala. Oko ich upada. To tyle w tym miłym akcentem. Dlatego ja tak myślałem, że naprawdę najlepszym sposobem to było zajęcie się sobą i by się świat toczył dalej. Polacy niezaradni to są niezaradni. Naprawdę, ale ogólnie podziwiam. Nie wiedziałem ogólnie, że jest tyle ludzi też dobrych w Polsce, którzy pomagają, wspierają innych. Tego nie wiedziałem. Ja to poznałem dzięki mojemu kanałowi YouTube. Co mi tyle osób pomogło. Nie sądziłem, że są tacy ludzie, bo ja jestem, proszę Państwa, z okolicy. Są sami jacyś niewolnicy, głąby po prostu. Jełopy polskojęzyczne, nie wiem co to w ogóle jest. I tam nie ma czegoś takiego, jak taka dobroć, którą ludzie zaoferowali mi na YouTube z całej Polski. Czyli sam, ale po prostu nie spodziewałem się. Bo w większości to coś nie warci, tacy przeciętniacy nie warci uwagi. Sekundę. Polecam wam ten filmik posłuchać sobie. To jest warte uwagi. Zobaczmy. Po 3 minuty już. To wam polecam. Everything is going to be all right. The future is a beautiful place. But you'll need some training in order to inhabit it. In the future, technology evolves faster than any human mind can think. When the singularity occurred, we became like gods. Thought had drastic immediate impact. All of our dreams became a reality. But so did our nightmares. The future became a battle of ideas. We had to learn to direct our minds to prevent dark psychological forces from destroying all of us. Now, with every new world we create, we summon the sacred imperative for life. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Let there be light.
How can we be from the future, you might ask? Let us explain. Plants harvest light with near... Dobrze. To tyle. To tyle. Posłuchajcie sobie tego filmiku. Także ma tam. Na przykład ta też jest piękna. Też podoba. Uczyć sobie tłumaczyć, posłuchać. To także. Ale jest to naprawdę warte uwagi. Bo zmierzamy ku temu. Normalności. Dziękuję wam za uwagę. Tutaj Ariowit. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Napiszcie co myślicie i trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa.